Zagrałem w turnieju Aren. Chyba. Nie wiem, jak inaczej mogę ten event nazwać, ale zacznijmy od początku. Pewnego dnia dostałem powiadomienie na Discordzie. Klikaj reakcję. No to kliknąłem i okazało się, że zapisałem się właśnie w taki sposób na ten event, który nie wiedziałem, o czym jest. A o czym on jest? 3 tygodnie. 21 dni. Spora ilość zawodników. Tak może z 50. Przeróżne wyzwania, ale niezbyt ciekawe. A wśród nich ja. Debil. Serio tam jestem, no, nie wierzę. Cały ten event polegał na wykonywaniu serii wielu wyzwań, takich codziennych, jak i takich długodystansowych, w których trzeba było zdobywać największy damage, robić największego kryta, zagrać najwięcej gier, albo mieć największe KDA. No mieć czegoś najwięcej. Ale ja byłem ze sobą szczery. Jestem mega przystał. Ale byłem szczery w innym temacie. Wchodząc do tego wyzwania, wiedziałem, że nie zagram największej ilości gier. No po prostu nie zagram 1000 gier w 20 dni, sorry. Tak samo wiedziałem, że nie zagram każdym czempionem, nie wybiorę każdego augmentu i nie zrobię wielu innych wyzwań. Dlatego cel był inny. Cel był taki, aby podbić ranking wyzwań codziennych i w biały dzień, jako naczelny mastermind Polak, ukraść tyle nagród, ile tylko się da. Czy ten plan się powiódł? Czy oskamowałem tych biednych forfan graczy na losowe nagrody? Tego się dowiesz w tym filmie. A pierwsze wyzwanie, z którym przyszło mi się zmierzyć, to challenge Skatelyn. Bardzo prosty w swoim zamyśle, acz bowiem za zadanie miałem uderzyć największego kryta ze wszystkich. Nagroda dosyć pokaźna, cel dosyć prosty. Jaki jest plan? No plan jest taki, żeby postawić trapa pod nogi i piznąć full bombę headshota za całe HP. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, do czego jestem zdolny, ale tych gier zagrałem naprawdę dużo. Jak mówię naprawdę dużo, to mordo, ja nie mam pohamowania. Początek był dosyć obiecujący, stabilnie, trochę rund wygrywamy, trochę przegrywamy. Żeby zrobić taką jedną bombę, to wiadomo, muszę mieć full bolid, sporo kowadeł, potiona i dobre wzmocnienia. I w tej grze akurat takich nie miałem, ale kryty i tak się dały duże, mimo braku tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej. Najważniejsze, co musiałem zrobić, to naładowanie depsa przed walką i wtedy mogłem z partyzanta wjechać w typka. Dwa kafle z jednego ataku, no nie jest źle, ale mój brand był niestety uselessem, co dosyć szybko strzaił każdy z przeciwnych teamów i dostawałem fokusa w praktycznie każdym fajcie. Nie zadałem jakoś bardzo dużo, patrząc na tabelę, no ale ja potrzebuję tą figurkę, żeby ją opylić po tygodniu na Aliksie. Znaczy się, żeby przypominała mi o moich triumfach na biurku, tak. Także zagrałem jeszcze więcej gier, więcej niż chciałbym się do tego przyznać. Za każdym razem próbowałem czegoś innego. Czasami po prostu tak o, bez żadnego kombosa, po prostu to, co się trafiło, a innym razem z Trandlem, żeby ultem mógł ściągać armory. Przy okazji nauczyłem się trochę grania Caitlyn, jak i amerykańskiego stylu, gnat z kieszeni i kill na miejscu. Wysyłałem mu sypiacze na lewo i prawo. Największy z nich zadał jakoś 3700. Dziewiąty? Jak to byłem dziewiąty? No ale przynajmniej wygrał Polak Roda, Canterias, nie? Skrzynkę za drugie miejsce, jakiś Włoch statuetkę za 100 euro, piecze dupka, co? A jako, że wtedy jeszcze byłem głupi i naiwny, to próbowałem swoich sił w innych trybach. Na przykład był taki, gdzie kombinacje postaci były do grania. Jakby nie wiem, jak Riot dobierał te niektóre połączenia, bo wydawały się one, no po prostu bez sensu. Nie mam pojęcia, jak połowa tych kombinacji miałaby działać, ale to nie moja sprawa. Ja tylko grałem i zdobywałem tam punkty, które okazały się i tak zbędne. Dlaczego zbędne? Bo po pierwszym dniu już mi się nie chciało grać tych kombinacji, a było ich co najmniej milion. Ale dobrze, może inne osoby chociaż się tym zajmą. A ja w tym czasie będę codzienne nagrody podkradał. Dzień następny, 22 maj. Tym razem do zrobienia był jak największy healing Sorakom. I o tym dniu może lepiej nie mówić. Dlaczego? No bo przeczytałem źle wyzwanie i zamiast grać Sorakom, to ja grałem z Sorakom i byłem healowany. Nie wiem, jakim cudem mi to przyszło do głowy, że to ja muszę być healowany, ale no, nie każdy się rodzi z dwoma półkulami na bani. No wiesz, te sprawy. Sorry, że tak wyszło. 23 maj, największy przyjęty damage w jednej grze Swainem. Pierwsze próby, których się podjąłem, miały jedno na celu. Otóż pomyślałem, że będę składał same tanki temy, biorę tank ulepszenia, no wszystko biorę pod tanka. I to okazało się straszliwym błędem. Tak, bo okazuje się, że nieważne jak tanki jesteś, to musisz jeszcze wygrywać te rundy, żeby przejść dalej, żeby móc więcej tankować. 90% tego tankowania odbywało się na późniejszych etapach gry, a nieodpadnięcie do tego czasu Swainem pod tanka jest praktycznie niemożliwe. Swain bez apeków robi tyle co nic. Jest kompletnie, ale to kompletnie useless. Także nie był to plan dobry, zmieniłem trochę strategię, zamiast tego teraz idę pod AP z Riftmakerem. Tak, żeby się przy okazji więcej healować z ulta i jednocześnie być coś w stanie robić przeciwnikom. Na pewno był to plan lepszy, bo zdecydowanie dalej zachodziłem w każdym lobby i mogłem więcej tankować. No i stałem długo, długo walki trwały. 117 tysięcy stankowanych obrażeń. To nadal jest o wiele za mało. 24 maj i pojawił się najgorszy typ wyzwań. Zapytasz mnie, no jak złe może być wyzwanie, nie? Jak na razie tylko jakiś tank, healing, damage. Słuchaj, kolejne wyzwanie polega na największej ilości zadanych obrażeń, czyli klasycznie, używając augmentu slow cooker. Wiesz, jaki jest problem? Że kurna musisz grać i grać i grać, aż w końcu ci się trafi ten pieprzony augment. Mi się akurat nie trafił, minus 3 godziny życia. To był chyba najgorszy pomysł, jaki mógł im przyjść do bani. Bo nie dość, że trafienie tego augmentu jest ciężkie, to jeszcze najlepiej, jakbyś go trafił na samym początku, jako pierwszy augment. Także takie wyzwanie jest jak dla mnie wyłącznie oparte na szczęściu, którego akurat tutaj, no, nie miałem. Pozdro dla Boga Fortuny, pozdro, pozdro. 25 maja.
Jedi i znowu muszę wylosować augment, który strzela ultami Ezreala, jak trafisz ze spela. Żeby cię nie zanudzać, bo zagrałem chyba z 20 gier, a może nawet z 30, kto wie. Nie liczę. A najlepsze jest to, że połowę z nich po prostu poddałem. Jak to, dlaczego się poddałeś, nie? Mordo, nie ma czasu. Jak nie miałem augmentu, po prostu szybki surrender. Ale technika jest taka. Czarna pochodnia z Brooklynu, ona jest ważna, bo ona prokuje tego Ezreal ulta. Potem jak najwięcej statystyk, bo to się skaluje i z AP, i z AD. No i na koniec Axiom Arc. Dużo ludzi nie zajarzyło, że to może być dobra technologia. Wiesz czemu? Axiom Arc działa i zadaje 20% więcej z tego augmentu. Próba była legitna, na pewno, ale za to nie dostałem srebrnego wzmocnienia, które zmniejsza o wiele cooldown tego Ezreala. Bo gdybym go miał, no wtedy byłaby realna szansa według mnie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Największy killstreak w jednej grze. No i to mi się podoba, to jest dosyć skillowe wyzwanie. Pierwsza próba była na Lucianie. Full tryhardzik, mordo, full tryhardzik. Niestety, ale podczas gry kilka razy się wywaliłem jak przygłup, ale gdyby tych w top nie było, to był spory killstreak, jakby nie patrzeć. I tak zaoraliśmy gierkę, co nie? Kolejna znowu Lucianem. Nie no, tutaj to dyntka była wcześniej, nie ma co grać. Jakby ja wiem, że Lucian jest broken na arenach, ale chyba muszę zaufać komuś innemu. Muszę zaufać mojej bratniej duszy. I to była dobra decyzja. Tym Gragasem wygrywaliśmy wszystko, co się dało. Głównie dlatego, bo dostałem mega OP augment na Gragasie, który jest przy okazji chyba zbugowany. Działa on tak, że na każdym spelu prokuje on hity, ale z jakiegoś powodu twoje W bije dwa razy więcej damage'a niż powinno. W tym wyzwaniu cały myk był taki, że musieliśmy dawać im się resurrektować, tak żeby więcej killi zdobywać. Z rundy na rundę coraz więcej killi, 24 zabójstwa, ostatni fight. Na te dwa pliki PDF ciężko było ugrać, ale ostatecznie 25 killi z rzędu, co stawiało mnie przez dłuższy czas jako lidera. No bo 25, no mordo, nie dziwię się, 25 to naprawdę dużo. Zagrałem wiele innych gier innymi postaciami, testowałem, może coś by było lepszego, ale jako, że tak dobrze poszło Gragasem, to po prostu po pierwszym decie szybkiego surrendera za każdym razem dawałem mordeczko, nie ma co się męczyć. Ale no i tutaj również zagrałem więcej gier niż chciałbym się przyznać. Mam wrażenie, że bardzo szybko się od tych aren uzależniam, nie? I nie mogę przestać ich grać, ale potrzebuję tej nagrody. 25 killi ciężko będzie przebić, także poszedłem spać z uśmiechem na ustach. Trzecie miejsce. Jakim cudem typ ma ponad 30 fragów? 30 fragów bez deda? No to jest jakiś faker. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Najwięcej ceceków w grze, no dobra. To gra Malistarem i ty. Pierwsza gra? Ta gra po prostu marzenie. Walki były bardzo długie, praktycznie każda trwała do samego końca. Walczyliśmy tak często, jak tylko się dało. Dosłownie wszystko układało się po naszej myśli. Czy to augmenty, czy to itemy, no wszystko. Tak dużo rzeczy się wylosowało. Na przykład miałem item, co przedłuża ceceki przy okazji 100 kryta. Tak, żeby za każdym razem był przedłużony. Tyle ceceków, że nie mogę. I wynik ostateczny to było około 400. 400? No ja nie wiem, ile to jest dużo, więc chyba spoko, nie? Poka tabelę. Czekaj, co? Jakim cudem oni mają ponad 1000? Zdradzę ci tą technikę. Otóż okazało się, że klikanie ulta nocturnem cecekuje 14 innych osób w lobby, bo ult nocturna to z jakiegoś powodu cecek na tyle sekund, ile oni nie widzą. Boże, jaka świetna mechanika. Także pograłem trochę nocturnem, ale tutaj wjechałem mega deprecha przez to, jak dobrze zagrałem Alistarem. Jakby no to byłby taki freewing, gdyby nie było tego nocturna. Riot chyba też tego nie przewidział, bo nagrodą była maskotka Alistara, ale no, jest jak jest. Najwięcej fizycznych obrażeń jako Ezreal. No dobra, dosyć oczywiste wyzwanie, bardzo proste, myślę, że mam szansę. Nie miałem jakiejś specjalnej techniki, ale pomyślałem, no mordę, jestem graczem Gragasa, ja jestem mega uzdolniony mechanicznie. Ale tego dnia akurat nie zagrałem za dużo gier, mimo że wcześniej po prostu spamiłem ich po 20. Skąd się wzięła ta demotywacja, spytasz? Otóż zagrałem bardzo długą i obfitą w dymy grę. Myślałem sobie, nie będzie źle, 50 tysięcy, jak to mówi słynny cytat, nie ma lipy. A czekaj, czekaj, koleś ma ćwierć miliona obrażeń? Dokonajmy analizy. Okazało się, że ludzie robią niejako ustawiane lobby. O, zgadza się. Typek pikuje Ezreala i mówi ziomeczkom z lobby, żeby grali samymi tankami albo mega healującymi się heroskami. No i strzela sobie do nich, wiesz jak jest, wszystko mordo jest fair. Nie chcę cię straszyć, ale 29 czerwiec 13:29, uważaj kolego. A jako, że na drugi dzień było takie samo wyzwanie, to mogłem się spodziewać podobnej sytuacji. Także zagrałem sportowo kilka gier, żeby nie było, że nie gram, ale byłem święcie przekonany, że nie zbliżę się do pierwszej trójeczki i kurde, chyba miałem rację. Troszeczkę byłem zdegustowany tą sytuacją, także tak dla beki, dla testa, sam zrobiłem to z nerdzikiem i to na streamie. Dlaczego na streamie? Żeby każdy to widział. Czy w ogóle jest jakakolwiek moderacja i ktoś to sprawdza? Nie wiem, sprawdzimy. Trzeba było się wyhealować jak najwięcej na Wladimirze. Healowałem się jak leciało. Gdyby nie fakt, że strollował mnie ziomek, to byłoby więcej, ale czaisz bazunie. Po prostu mówiłem typowi, weź tu stój i daj się healować. Nie miałem zamiaru robić oczywiście tego codziennie, ale chciałem sprawdzić, czy będą jakieś konsekwencje kompletnego ustawiania gry na transmisji na żywo. I okazało się, że nie, także no problemo, baby. Kolejne wyzwanie to był największy kryt na Ginie. Niestety, ale nie nagrałem się tej gry, bo miejsca na dysku akurat mi zabrakło i się nic nie nagrywało. Ale zaufaj mi, miałem już ze 100 nagrań, nie wiedziałem co robić. Pousuwałem ich trochę, bo nie było miejsca. Kryt wjechał za 7,5 kafla, co również nie było zbyt bliskie, ale to nic. Zamiast tego Gina, to zobacz na to. Największy przyjęty damage na Tahmkenchu. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby grać z Yumi. Po pierwsze, w taki sposób mogą bić tylko mnie, więc tylko ja przyjmuję damage. A po drugie, Yumi mnie trochę healuje i shielduje, nie? Sporo wygrywamy, sporo tankujemy, sporo zabijamy.
zabijamy. 100 tysięcy tylko, dobra, trzeba się skupić, bo to już pół eventu minęło, a jeszcze nic realnie nie wygrałem. Kiedyś musi przyjść na mnie kolejny. No i ten challenge to również nie będzie mój, bo wymaga on trafienia pewnego argumentu, którego nie mogę trafić. Co to za nonsens jest? No nie mogę po prostu go znaleźć. Dlaczego życie mnie tak nienawidzi? Największy jakiś tam damage, nie wiem jak to przetłumaczyć. Muszę dużo przyjmować, oj mordeczko. Także znowu z Yumi i tym razem Gragasem. Gragasem, którym znowu udało mi się skyrolować. Cooldown na E jest. Kolosus, który daje mi shieldy, również jest. Healing za każdym razem, jak użyję spela, również jest. Wiesz co się dzieje? Jak nie, to nie patrz. To musi być jakiś rekord. Ja po prostu spamię E, dostaję za każdym razem milion shielda, jak kogoś ccekuję. Jeśli tutaj nie będzie jakiegoś ogromnego wyniku, to nie wiem kiedy będzie. A najlepsze jest to, że grałem na tanku, więc walka trwa w nieskończoność. Tankowałem w nieskończoność, wytankowałem 700 koła i w końcu zająłem pierwsze miejsce. No dzięki Bogu. A nie, czekaj, czekaj, za pierwsze miejsce jest tylko skrzynka, a za drugie jest czapka? A dlaczego tak? Jak zwykle Polakowi piachem w oczy, może chociaż coś dobrego będzie w skrzynce, mordeczko, no dobra, gdzie ta lina, nie? Zostało 7 dni, 7 wyzwań, 14 już za mną, a ja nie wygrałem do tej pory nic wartościowego. W wyzwaniach na dłuższą metę już wiem, że nie mam szans, no po prostu nie mam, więc pozostaje mi wygrać coś w dziennych wyzwaniach. Czas się skupić. Największy true damage w jednej grze. Próbowałem zagrać Vayne, próbowałem jakąś Kamilkę, ale ani ta za bardzo nie oddała i nie miałem za dużego farta argumentami, które mogą mi dać sporego boosta do true damage'a, ale no niestety żadnego takiego nie znalazłem. Mimo, że znowuż gier zagrałem sporo, tak? Największy damage przyjęty Sionem. Gierki, które grałem w sumie nie poszły źle, ale problem był w tym, że grałem uczciwie. Ostatnie 3 dni. Deprecha na bani, bo ludzie oszukują. Co ja powiem na filmie? Co ja powiem rodzinie? Że wszystko przegrałem? Nic nie zdobyłem? Nic nie ukradłem? Jestem Polakiem, mordo. To nie w moim stylu. Kolejne wyzwanie. Najwięcej ceceków na Amumu. Najważniejsze to dostać ten argument. Już go dostałem. Teraz mam permanentne rzucanie bandażem. Niestety miałem w tym dniu ograniczony czas i tak jak próby były dobre, to kończyły się one przeważnie na 4. lub 5. miejscu. Jakbym doszedł do 1. lub 2. miejsca, to pewnie bym ugrał tego grompa. A tak to znowu ugrałem skrzynkę, która obawiam się, że nie oddała mi w żaden sposób. Najwięcej golda w grze mając kontrakt killera? No dobra, kurde. Dam sobie jedną szansę, żeby dostać augument. Ty! To jest ta gra, nie? Oboje mamy ten augument. Jestem TF-em, Grand Spike'em, mam miecz farmiący golda. Ręce Midasa, drukarka zielonych w dłoniach. W tej grze odbyło się takie farmienie pieniędzy, że miałem full builda i 22 kowadła. 22, czaisz? Ty może sobie nie wyobrażasz, ile to jest, w sumie ja też nie, ale chyba dużo. Farmienie pieniędzy, drukowanie siana, koszenie kapuchy, zwał jak zwał. A do tego jeszcze ta gra została wygrana. Nie byłem pewien, czy zdobyłem aż tak dużo golda. Ty, co jest? Było najlepiej, w końcu coś zakosiłem, dzięki za statuetkę Samiry, pozdro. Udało się cokolwiek zdobyć. Nie jest to byle co, nawet fajna ta statuetka. I obawiam się, że to będzie na tyle. A nie, czekaj, jeszcze jest jedno wyzwanie. A nie, czekaj, czekaj, to jest z Trundlem? Najwięcej healingu na Trundlu. To był ten moment, gdzie popatrzyłem w lustro. Popatrzyłem w lustro i wiedziałem, co muszę zrobić i co mój nick znaczy. Mecz za meczem, gra za grom. Nie mogę po prostu nic ugrać tym Trundlem. Chcę mieć healing, ale muszę mieć też damage. Jak to pogodzić? No jakby nie idzie mi, po prostu mi nie idzie. A ziomek, który jest pierwszy, ma 92 tysiące healingu. Wydaje mi się, że no po prostu nie uda mi się go przebić. Także niestety musiałem się poddać, jako że na kolejny dzień musiałem pisać egzamin na studiach, jak zwykle mi wszystko pokrzyżował system edukacji. Dobra, nie, laścik. No jakby coś muszę jeszcze zagrać. Połowałem każdego tak mocno, jak się tylko dało. Bolid, bardzo dużo healingu złożyłem. W trakcie jednego fighta mogłem odczuć porządny lifesteal. Obawiam się, że ja nadal mam dobrego Trundla. I ostatni fight szykuje się win i... jakimś cudem przegraliśmy tą walkę i zabrakło mi 750 leczenia. 750 leczenia do pierwszego miejsca. Tak blisko, a tak daleko. Niemiec niestety okazał się lepszym Trundlem. A nie, czekaj. Nagroda była za drugie miejsce. Ich bin ein Trundle Gott!